Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za waszą życzliwość niesamowitą i pomoc niesamowitą, której doświadczyliśmy w ciągu ostatnich dni w sumie. I'd like to thank you and let you know that I appreciate all the pleasant things that we have experienced from you in last days. Ja naprawdę bardzo będę wdzięczny, jeżeli wasza pomoc będzie obecna cały czas podczas naszego pobytu tutaj, chociażby z naszymi małymi skarbami, jak widzieliście. And I'd really appreciate your help when that it would will be with us throughout all of our stay in here, as you have seen by our kids. Są niesamowicie, no niesamowite, fantastyczne, ale także niesamowicie żywe. They are great, fantastic, but also very, very alive. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za nie. So we are very glad for them. Dlatego wasza pomoc tu będzie bardzo ważna. That's why your help here will be greatly appreciated. Kiedy pracowałem z takim w międzynarodowej grupie kiedyś. When long a while back I have worked in an international group. I tam było wielu ludzi z Afryki. And there were many Africans there. Oni zawsze mówili, że cała wioska jest odpowiedzialna za wychowanie jednego dziecka. They always started that the whole village is responsible for bringing up of one child. Także mam nadzieję, że to będzie nasze podejście też. So I hope that this is going to be our approach also. Nie tylko do naszych dzieci, ale także do innych. Not only to my kids, but to all of them. Ale dzisiaj chciałem, żebyśmy się w jakiś sposób poznali troszeczkę bliżej. But today I would like us to get to know each other a little bit. Chciałbym, żebyście troszeczkę też dowiedzieli się, kim jestem, skąd przychodzę. I'd like you to find out who I am and where I come from. I nie myślę tylko o tym, że przychodzę ze Szwecji, z północy gdzieś tam, a generalnie z Lublina. And I'm not only thinking that I come from Sweden, somewhere from the north, or generally from Lublin in Poland. Ale przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, jak ta droga, jak Bóg przyprowadził mnie aż tutaj. But I'd like to show you the journey, how God had led me here. Nie będę mówił o całym życiu, bo byśmy musieli siedzieć tutaj przez 2 tygodnie. I will not be talking about my whole life because we'd need to spend a fortnight in here. Ale chciałem się podzielić troszeczkę, jak to się stało, że w ogóle jestem nawet tutaj na tym miejscu. But I'd like to share a little bit how it happened that I am here at this place. Jest to niesamowicie ważne. It is very important. Dlatego, że możemy zauważyć, że w Piśmie Świętym to jak Bóg nas prowadził, to nigdy tego nie powinniśmy zapomnieć. Because in the Word of God we see how God has led us, we should never forget that. I najwyraźniej widać to chociażby w Piątej Księdze Mojżeszowej. And it is very clearly shown in the book of Deuteronomy. I tam Bóg mówi, prawda, do Mojżesza i do całego narodu izraelskiego. And over there God speaks to Moses and the whole nation of Israel. Tylko strzeż się w 4 rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej w 9 wersecie. Chapter 4, verse 9. Tylko strzeż się i pilnuj swej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od serca twego po wszystkie dni życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen and lest they depart from your heart all the days of your life. And teach them to your children and your grandchildren. I dalej, możemy przejść dalej, tylko przewrócić jedną kartkę, wers 34. And then verse 34. Albo czy spróbował jakiś bogów przyjąć i wziąć sobie jakiś naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda oraz przez wojnę? Ręką możną i wyciągniętym ramieniem przez wielkie i straszne czyny, jak to wszystko, co Pan wasz Bóg na oczach twoich uczynił dla was w Egipcie. Pamiętaj o tym. Or did God ever try to go and take for himself a nation from the midst of another nation, by trials, by signs, by wonders, by war, by mighty hand, and an outstretched arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? A gdy twój werset, rozdział 6, werset 20. Chapter 6, verse 20. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan, Bóg wasz, to ty odpowiesz twemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas możną ręką. And when your son asks you in time to come, saying,
What is the meaning of the testimonies, the statutes, the judgments which the Lord your, our God has commanded you? Then you shall say to your son, we were slaves of Pharaoh in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. 7 rozdział 17, 18 i 19. Chapter 7, 17, 18 and 19. Jeśli byś pomyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze ode mnie. Jakże zdołałbym je wypędzić? Nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan Twój Bóg uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi. Te wielkie doświadczenia, które widziały Twoje oczy, znaki, cuda, ręką możną i ręką wyciągniętą, którymi Pan Bóg Twój wyprowadził Cię. If you should say in your heart, these nations are greater than I, how can I dispossess them? You shall not be afraid of them, but you shall remember well what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt. The great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the mighty hand and outstretched arm by which the Lord your God brought you out. Ale mógłbym cały czas mówić o tym, ponieważ cała piąta księga Mojżeszowa, Bóg mówi: nigdy nie zapomnij tego, co Bóg uczynił w twoim życiu. And I could keep on talking about it because the whole book of Deuteronomy talks about how God has led you in your life. Jest to coś, co będzie motorem napędzającym twoje życie. This is going to be something that will be an engine of your life. I to, co się wydarzyło w moim życiu, jest tym motorem także dla mnie. And that what has happened in my life is an engine in me. Wiecie, kiedy byłem mały, when I was young, pamiętam, jak kiedy mówiłem Ojcze nasz i zdrowaś Mario. When I was praying, zawsze mówiłem to wiele razy i długo i tak modliłem się, żeby Bóg wysłuchał tego, co mówię, bo wydawało mi się, że im dłużej, tym bardziej Bóg będzie słuchał. I would keep on repeating it, because I thought the longer, the more I pray, that's when the God will hear me. Ale kiedy poszedłem do szkoły później, but later on, when I went to school, i zaobserwowałem, widziałem, jak życie wygląda dookoła mnie, and when I observed life all around me, gdzie tak naprawdę tymi istotnymi wartościami to były finanse, pieniądze, when all the important things were finances, the money, gdzie widziałem, że popęd był tym elementem, który naprawdę napędzał ludzkość tak w historii, jak i dookoła mnie, and when I've noticed that rush, the hurrying up was the motor, was the engine that was pushing the nations now and in the past. W szkole średniej, kiedy zacząłem się uczyć troszeczkę historii, filozofii, when in high school I started to learn history and philosophy, moimi dwoma takimi bohaterami niemalże to był Schopenhauer i Nietzsche. My two heroes were Schopenhauer and Nietzsche. Schopenhauer, który też mówił o tym właśnie, że popęd jest tym motorem napędzającym ludzkość. Schopenhauer was the one that was talking that the engine of humanity is the rush. Zarówno w sferze seksualnej, jak i w sferze materialnej. Both in material and as well as sexual sphere. A Nietzsche z drugiej strony mówił, że tylko silna jednostka jest w stanie przetrwać. And Nietzsche was saying that only a strong individual is able to stand. Masz mocne łokcie, dalej zajdziesz. If you've got strong elbows, you will get further. I kiedy tak obserwowałem te wszystkie realia tak naprawdę dookoła mnie, no tak to wyglądało. And when I observed all the realities around me, that's what it looked like. I wtedy pomyślałem sobie: hej. And that's when I thought to myself, hey. Prawnicy. The lawyers. Ja będę prawnikiem. I will be a lawyer. Ponieważ jak będę prawnikiem, jest to popłatny zawód. Because when I practice law, this is a good job, pays well. A jak będziesz sprytny, masz silne łokcie, dobry zawód, daleko zajdziesz. And if you're smart, if you've got strong elbows, a good job, you will go a long way. I naprawdę taka była moja droga, mniej więcej sposób myślenia. Nawet z jednym z moich kolegów, który zresztą sędzią jest teraz. And that's how I was thinking. And together with one of my friends, who is a lawyer at this moment? Który jest sędzią w zasadzie. He's a judge, I beg your pardon. I planowaliśmy, że otworzymy kancelarię prawniczą i będziemy naprawdę trzaskać pieniądze. And we're planning to open a business together and we will be making money. Mniej więcej w tym samym czasie More or less at the same time, wydarzyło się coś, co zmieniło w jakiś sposób moją perspektywę w życiu. Something happened in my life which changed the whole outlook on it. Któregoś wieczoru, one evening, siedziałem z moim kolegą, bardzo fajny chłopak.
I was sitting with my friend, a very, very good boy. Był 5 lat starszy ode mnie. He was 5 years older than me. Ale ja i on i jeszcze parę innych znajomych rozmawialiśmy, opowiadaliśmy sobie nasze plany. But I and him and a few other friends were talking and we were sharing our plans. I ten mój kolega and that friend mówi, opowiadał swoją historię, był bardzo zadowolony, bo spotkał dziewczynę swojego życia. He was telling us his history and he told us that he was very happy because he met a girl of his life. Zaręczył się z nią. They got engaged. Planowali rodzinę. They were planning a family. Wiecie, w tamtym czasie w Polsce było niesamowicie istotną rzeczą, żeby mieć jakiś początek, czyli jakieś mieszkanie, prawda, jakieś finanse. At that stage in Poland it was very important to have some sort of beginning, to have a place to live, to on to wszystko money. Miał. He had everything. Miał także dobrą pracę, zarabiał nieźle. Życie wyglądało jak prosta linia. He had a good job, he was earning good money and the life looked like just a straight line. Nic, tylko nacisnąć na gaz i cieszyć się, prawda, jazdą wtedy. Nothing but to hit the accelerator and just enjoy life. 3 dni później byłem na jego pogrzebie. 3 days later I went to his funeral. I kiedy rodzina poprosiła mnie, żebym tam zdjęcia jeszcze w dodatku robił. And when the family asked me to take photos at that funeral. Był to czas, kiedy zacząłem zastanawiać się, okej. Choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, cóż ci to pomoże? That was time when I started thinking to myself, even if you brought the whole life, humanity, and you lost on your soul, what would it benefit be to you? Żeby miał wszystkie pieniądze i wszystkie możliwości, jakie tylko można sobie wyobrazić. If I had all the money, all the abilities that you could imagine, ja mógłbym leżeć w takiej samej trumnie następnego dnia. I could be lying in the same coffin in the following day. Tak jak w jego przypadku, jechał samochodem, ktoś wyskoczył na drogę, chciał ominąć małą dziewczynkę w zasadzie, bo to była mała dziewczynka, uderzył w drzewo stojące przy drodze. Just as in his situation, he was driving a car, a little girl ran out of the car, he swerved, trying to miss her, hit a tree, and that was it. Mniej więcej w tym samym czasie, more or less at the same time, inny kolega przyszedł i otworzył, po raz pierwszy raz w życiu widziałem Pismo Święte. Another friend came and for the first time I saw the Holy Bible. Był to ten kolega, który jest teraz sędzią. That was a friend that who's a judge at the moment. I co pokazał mi ten mój kolega 10 przykazań. He showed me the 10 commandments. Pokazał mi, co naprawdę Biblia mówi o pewnych rzeczach. He showed me what the Bible says about certain things. I byłem niesamowicie zaskoczony, że bo kiedyś chodziłem do żywego kółka, żywego różańca. And I was so surprised because I was attending a religious circle, religious meetings in the past. Jak to jest możliwe, że nigdy o tym nie słyszałem? And how is it possible that I've never heard about those things? Nigdy nikt nie otworzył Pisma Świętego, nie pokazał mi tych rzeczy. Never before would anyone open the Word of God and show me those things. Ale to był też czas, kiedy zastanawiałem się, ponieważ wciąż te bardzo racjonalne elementy mojego umysłu mówiły mi, a skąd ty wiesz, że to jest prawda w ogóle? And that was also the time where the rational parts of my brain were telling me, how do you know this is the truth? Okej, zacząłeś się zastanawiać nad sprawami egzystencjonalnymi. I started wondering about various things. Ale skąd ty wiesz, że to, co tutaj jest napisane, to tak naprawdę jest od Boga? But how do you know that the things that are written here are truly from God? Skąd ty wiesz, że w ogóle on istnieje? How do you know that he exists? A jaką możesz mieć pewność? What certainty do you have? Jest to bardzo logiczne pytania. These are very logical questions. I powiedziałem sobie, jeżeli Bóg tak naprawdę istnieje, and I said to myself, if God truly exists, to musi być jakiś ślad po nim. Then there must be some sort of signs, some sort of footmark. Czy jest to możliwe? Is it possible? No, jakie mamy elementy, które są takie, prawda, no możemy podtrzymać w rękach w jakiś sposób? What are the tangible elements that we can take in our hands? No to jest historia i archeologia, tak? This is the history and archaeology. W takim razie powiedziałem sobie, no to w takim razie zacznę czytać historię. Czy historia mówi coś, w jaki sposób o Bogu, jakie znaki? Czy archeologia, czy znaleziono coś, co by świadczyło w jaki sposób o Bożej egzystencji?
Then I said to myself, I will start reading. I will start reading history and archaeology. Are they showing anything? Are they showing proof of God's existence? I kiedy czytałem historię i archeologię i czytałem różnego rodzaju proroctwa, które są w Piśmie Świętym, porównywałem. And when I was reading history and archaeology, and when I was reading the prophecies in the Bible, I was comparing the two. Porównywałem pewne znaleziska, które miały miejsce, które były datowane na szczególny okres czasowy. I was comparing certain excavations, certain finds, and comparing the timelines. I wiedziałem, że rzeczy, które były napisane, na przykład 53 rozdział Izajasza, chociażby. And I knew that things that are written 53rd chapter of Isaiah, for example. Pochodzi z o wiele wcześniejszego okresu niż w ogóle księgi, które były datowane na ten czas. Comes from much earlier time than the books that were dated at that stage. Jak ludzie mogli wiedzieć pewne rzeczy, które jeszcze nie miały miejsca? Jak ludzie mogli wiedzieć 600 lat przed narodzeniem Chrystusa, że 600 lat po narodzeniu Chrystusa Chrystus przyjdzie? I w szczegółach, powiedzmy, opisali go. How would people know events that will happen in the future? How would people know 600 years before Christ's coming that he would come? Kiedy czytałem i studiowałem, when I read and when I studied, kiedy zastanawiałem się nad swoją egzystencją, when I was wondering about my own existence, był to czas, kiedy niemalże uchwyciłem Boga za nogi. That was time where I almost grabbed God by his feet. To było coś niesamowitego. That was something incredible. Zacząłem chodzić do kaplicy, czyli do kościoła. I started going to the church. Adwentystycznego. Adventist church. I możecie sobie wyobrazić, że nie było to zbyt popularne w katolickim kraju, takim jakim jest Polska. And you can imagine that in Poland, a Catholic country, that wasn't the most popular thing to do. Później podzieliłem się z tym z rodzicami. Later on I shared that with my parents. Zobaczyłem, że Pismo Święte mówi o sobocie, że to jest szczególny dzień, w którym Bóg może być błogosławiony. I've noticed that the word of God talks about Sabbath. It's a special day that God can be blessed in. I dla mnie to było fantastyczne. And that was fantastic. Ale moja mama i tata nie podeszli tak entuzjastycznie do tego, tak jak ja. We're not as enthusiastic as I was about it. Wiecie, z reguły po pracy tato i mama jeździli do mojej babci, która jest oddalona 30 km od Lublina, w którym mieszkałem. My parents often after work would go and visit my grandma, who lives 30 km out of the city that we lived in. Piątek wieczorem i sobota to były dni, kiedy pracowaliśmy, bo tam mieliśmy ogród. A Friday evening and Saturday were the days where we would work because we had a garden up there. I można było coś zrobić w ciągu tych dwóch dni. And in those two days we could actually do something. A ja tacie mówię, że słuchaj, ja mogę pracować, ja mogę pomóc wam w tych różnych rzeczach. Ja byłem chłopakiem około 16-17 lat, czyli jeszcze wciąż w domu gdzieś tam, ale to nie może być sobota. And I went spoke to my father and I said, listen, I'm happy to help you. At that stage I was 15 or 16 or 17. I said, I can help you, but I cannot do it on a Sabbath. Mama z przymrużeniem oka patrzyła trochę na to, niezadowolona. Ojciec był niesamowicie zły. Mom wasn't happy, but she was tolerating it. Yet my dad was just furious. Jak to jest możliwe, że nie chcesz nam pomóc? To są dni, kiedy my pracujemy, to jest czas, kiedy my możemy coś zrobić. Jak możesz odłączyć się od rodziny i nie pomóc im? How is it that you don't want to help us? This is the time where we work. This is the time where we are together. How can you separate yourself from family? Ja mogę pracować w niedzielę, nie ma problemu. To wam pomogę. I can work on a Sunday. That's not a problem. I'll help you then. Mój syn, który pracuje w niedzielę, co ludzie sobie pomyślą? My son that works on a Sunday. What would people think? Przecież nie jesteś Żydem. You're not a Jew. A tato był bardzo zły. Dad was very upset. Kiedy niedziela przychodziła. When Sunday came. Do kościoła. Go to church. Nie mogłem sobie przespać. I wasn't able to sleep in. Byłem zachęcony bardzo energicznie, powiedziałbym to. I was very energetically encouraged, I could say. Był to jeden z najciekawszych okresów w moim życiu. That was one of the most interesting stages in my life. I słowa, które są zapisane tutaj w Ewangelii Mateusza, były dokładnie tym, co rozumiałem w 100%. And the words which are written in the Gospel of Matthew are words that I understood 100%. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Mateusz 10 rozdział, wersety 34 do 38.
Matthew chapter 10 verses 34 and onwards. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes will be those of his own household. And he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Był to czas, kiedy ja wciąż chodziłem do kaplicy. That was a time where I was attending a church. Wojtek, mój kolega, który otworzył Pismo Święte przede mną. A friend of mine who opened the Bible before me. Mówił do mnie: "Hej, wpadnij do mnie najwyżej, ja do ciebie nie idę, nie chcę wyjść siekierą w plecach." He would usually say, "Hey, drop into my place. I'm not going to yours because I don't want to end up with an axe in my back." Ale Bóg zawsze robi więcej niż my oczekujemy. But God always does more than what we expect. Pamiętam, ja się modliłem tylko: "Boże, daj, żeby jakiś spokój był w rodzinie, żeby jakoś to po prostu przeszło." I would always pray, "God, please allow some sort of peace in my family so this would pass by." Ale Bóg robi niesamowite rzeczy. But God does incredible things. O wiele więcej niż my prosimy. Much more than what we ask for. Pamiętam, któregoś wieczoru moich rodziców nie było. I remember one evening my parents were not home. Przyszli świadkowie do mnie w odwiedziny. Jehovah Witnesses came to visit me. Ja zaprosiłem też adwentystów. I also invited Adventists. Mamę Wojtka i Basi, Alicję. Parents of Basia. I wtedy mówiłem, bo ja sam nie wiedziałem za bardzo o Piśmie Świętym, także mówię, ja chciałem posłuchać z różnych ust, różnych opinii odnośnie podobnych rzeczy. I didn't know much about the Bible then, and I wanted to hear from various people, various opinions about it. I wtedy zebraliśmy się, rozmawialiśmy. We have gathered then and we spoke. Była to bardzo fajna rozmowa. That was a very interesting discussion. I wtedy rodzice przyszli. And that's when my parents came back. Możecie sobie wyobrazić ich zdziwienie. Can you imagine their surprise? Kiedy wchodzą do pokoju. When they come into the room. A tam ludzie siedzą, prawda, których nie znają nawet niektórych, dookoła. And people sitting all around, most of them they don't even know. Z otwartymi Bibliami. With open Bibles. I rozmawiają. And they're talking. Usiedli sami w przedpokoju. They themselves sat down in the room outside. I słuchali. And they listened. I później, kiedy słuchali i słuchali. And when they listened and kept on listening. Jak już wszyscy wyszli. After everyone has left. Po kilku dniach namysłu. Few days after they just thought about it. Powiedzieli mi: "Naprawdę nic nie wiemy o Bogu." They told me, "Truly, we don't know anything about God." I zaczęli chodzić do kaplicy też. And they started going to church. Do kościoła. To było coś, czego ja nie mogłem objąć w głowie. That was something that I just couldn't comprehend. Moja mama oczywiście zaczęła się dzielić pewnego rodzaju rzeczami z moją babcią. My mom started sharing with certain things with my grandma. Która mieszkała właśnie na wsi 30 km od Lublina. Who was living in a village 30 km away from the town we lived in. A babcia była tą osobą, która bardzo kochała Boga. And my grandmother was a person who really truly loved God. Która chciała być przy Bogu jakoś. Who wanted to be close to God. I zawsze, kiedy były święta, to chodziła, nosiła obraz Marii dookoła kościoła, wiecie, trzy razy zawsze nosiła, prawda? I to był sposób, w jaki ona wyrażała swoją religijność. And during the holidays, she was the one that was carrying the painting of Mary around the church three times around. I kiedy zaczęła czytać Pismo Święte, była zaszokowana, a jednocześnie mogłem zobaczyć przemiany, które w jej życiu następują. And when she started reading the Bible herself, she was shocked, and we could also see the changes occurring in her. Ale sąsiedzi widzieli to troszeczkę inaczej. But the neighbors saw it in a different light. Bo babcia zaczęła chodzić i czytać Słowo Boże następowała pewna zmiana w jej życiu. Because grandmother started reading the word of God and a change started occurring in her life.
I ludzie zaczęli przychodzić i byli zgorszeni, bo przecież ta osoba, która chodziła na piechotę nawet w zimę, gdy było minus 20 do kościoła, 4 kilometry na piechotę, po to, żeby tam obraz też nosić dookoła kościoła. And they were surprised because a person who would even middle of winter when it was minus 20 degrees she would walk 4 kilometers to a church where she would carry the painting around. I nagle staje się jakimś sekciarzem. And all of a sudden she becomes a member of some sort of sect. A jakieś dziwne rzeczy wygaduje tutaj. She's telling us strange things. Przychodzili niektórzy ludzie do domu. Some people came to church to our home. Ależ ty durna jesteś, stacha, mówią. She said you're so stupid. Ale ty nic nie wiesz. You know nothing. A moja babcia jest około 60 lat, 65, a to byli młodsi ludzie od niej. And my grandmother was 60-65 years old and those people were much younger. Pamiętam, niektórzy ludzie, szczególnie kiedy troszeczkę humor sobie poprawiali tutaj. I remember some neighbors, especially after they had a little bit to drink. A pamiętam, jeden człowiek przyszedł, noże włożył za ten i mówi: ja będę wyrzynał tych adwentystów tutaj, nie będą tutaj na tej wsi mieszkać. And I remember one man came over and he had some knives stuck in his belt and he said, I'm going to cut out these adventists from this village. They're not going to be living in our village. Jakieś kamienie poleciały w okna, także trzeba było zreperować jakieś szyby w oknach. Stones were thrown at her windows and we had to replace the glass. I wciąż pamiętam ten człowiek, który chodził z nożami za paskiem. And I constantly remember the man that was walking with knives stuck behind his belt. Wciąż przyszedł któregoś wieczoru do domu. One evening he came over. Dobrze zakropiony. He was well drunk. I siedział z moim dziadkiem, który też lubił zakrapiać nieźle. And he was sitting with my grandfather, who also liked to drink. I siedzieli i rozmawiali. Ja pamiętam, to było dosyć późno, ja leżałem w łóżku. And they were sitting there talking, and I remember it was quite late in the evening, and I was lying in my bed. I słuchałem, co oni mówią. I ten sąsiad, który właśnie przyszedł, niesamowicie ubliżał moim rodzicom, rodzinie. And I heard what they were saying, and that neighbor that came over, he was cursing my family, my whole family, all of them. I leżałem tam i w końcu nie wytrzymałem. Wstałem, wyszedłem na dwór. And I was lying there, all of this, at a certain time I just couldn't take it anymore. I got up, I went outside. Facet przychodzi do twojego domu i ubliża ci cały czas przez pół godziny. A man comes into your house and he's cursing you for half an hour. Wziąłem, mówię, nie będę brudził sobie rąk, ale mieliśmy takiego owczarka alzackiego, takiego dużego. I said, I'm not going to get my hands dirty, but I went outside and we had a large German shepherd. I wziąłem tego owczarka i mówię, okej, dobra, dosyć tego rozmawiania tutaj. And I dragged that dog over and I said, enough of this talk. Ten mój sąsiad wyskoczył z nożem. That neighbor jumped out with a knife in his hand. I siedzimy, jest taka mała furtka, on z nożem z jednej strony, ja z tym owczarkiem, który chce go pogryźć z drugiej strony. And there's a little guide and he's standing with his knife on one side and I with a dog on the other side. Mój dziadek wpadł pomiędzy, prawda? My grandfather jumped in between us and he's trying to separate us. No ale nic się nie stało, ja zaprowadziłem owczarka, później jakoś wszystko to ucichło. But nothing had happened, I took the dog back and everything just calmed down. Mój sąsiad sobie usiadł z powrotem i rozmawiał dalej z moim dziadkiem. The neighbor came down and he sat down again talking with my grandfather. Ale już nie było urągania żadnego. But there was no longer cursing. Ale głównie było jedno pytanie. But there was mainly one question. Jak to jest? How is it? Że ten, który mówi o Bogu, that he who talks about God, jego miłości, about his love, chciał mnie poszczuć tym dużym psem. Wanted to seek me with this large dog. I kiedy ja tak leżałem w domciu, and when I was lying there again, usnąłem, cicho już było, także nie było problemu w tej kwestii. I fell asleep because it was quiet. Kiedy pojechałem do Lublina przez cały tydzień, pytanie cały czas mi przychodziło do głowy. When I went back to the city I was living in, that question was in my mind for a whole week. Nie mogłem wyzwolić się od tego pytania, które usłyszałem wtedy. I wasn't able to separate myself from that question that I have heard at that time.
A ktoś by mógł powiedzieć, że przecież był nie na swoim terenie, miałem rację do tego, żeby pozbyć się kogoś, kto ubliża wam i tak dalej. Ale mimo wszystko to pytanie wciąż było w mojej głowie. One could say that I was in the right. It was right for me to try to get rid of someone who was cursing my family, yet that question was in my mind constantly. Duch Święty cały czas powtarzał mi, jak to jest możliwe, żeby takie były nasze akcje. Żeby tak robić po prostu w stosunku do innych ludzi. I postanowiłem sobie następnego tygodnia, kiedy ja przyjadę do babci, ja pójdę do tego człowieka i go przeproszę. And the Holy Spirit was kept on working at me. And I have decided that next week when I go to visit grandmother, I will go to that man's house and I will apologize to him. Nie było to wcale łatwe. That was not easy. A pewne części mi mówiły, no coś ty, przecież masz rację. Certain parts in me were telling me, hang on, but you were right. Ale kiedy poszedłem do tego człowieka i powiedziałem mu przepraszam, dlatego że niewłaściwe było to zachowanie. And when I went to that man's house and when I apologized because my behavior was not correct. Uścisnął moją rękę. He shook my hand. Ja do tej pory nigdy nie słyszałem czegokolwiek negatywnego. From that time I have never heard anything negative. A wprost przeciwnie, prosił, żebym przyszedł do niego, bo chciałby ma pytania, na które szuka odpowiedzi. And he invited me to his place because he said he has got some questions to which he seeks answers to. W tym samym czasie mniej więcej miałem ciotki w rodzinie, które też się interesowały, zaczęły się interesować, kiedy odwiedzaliśmy różnych ludzi. And at that stage also I had aunties in my family who were also beginning to be interested and they were, when we were visiting them and various people. W 91 roku ja i mój brat przyjęliśmy Chrystusa. In 1991 myself and my brother accepted Christ. A rok później moja mama, mój tata, moja babcia, moja ciocia z córką ochrzczeni zostali. A year later my mother, my father, my grandmother, my auntie with a daughter were also baptized. Moja kuzynka and my cousin była niesamowicie taką nieśmiałą osobą. Was a very shy person. I były pewne wykłady w kościele. And there were certain regulations in the church. I siedziała gdzieś tam w rogu ona i był jakiś chłopak, który siedział tam w drugim rogu. And she sat in one corner and there was a boy sitting in another corner of the church. Nigdy nie podchodziła do ludzi i nawiązywała pierwszego kontaktu. She would never walk up to people and begin making contact with us. Coś jej mówiło, a wiemy dobrze, że to był Duch Święty, żeby pójść do tego człowieka i żeby zacząć z nim rozmawiać, żeby czuł się też właściwie, żeby podać rękę, przywitać. Something was telling her, and we know it was the Holy Spirit, to walk up to him and start talking to him, to make him feel welcome, to just to accept him. Później Robert, bo takie jest jego imię. Later on, Robert, and that was his name. Powiedział mi, że to było jego ostatnie spotkanie, ostatni czas, kiedy był w kościele. Told me that it was for him that was the last time that he was in church. A gdyby nie ta nieśmiała dziewczyna, która nigdy tego nie robiła. Nie byłoby go tu w ogóle. And if not for that shy girl that has never done it before, he would never be there again. Duch Święty dziwne rzeczy robi albo zachęca nas do zrobienia pewnych dziwnych rzeczy. Holy Spirit does strange things or encourages us to do strange things. Wyobrażacie sobie w jej przypadku jaki to był zysk w dodatku? Can you imagine how much benefit it was in her case? Nie tylko że ktoś zaakceptował później, bo też się ochrzcił, zaakceptował Chrystusa? Not only has someone accepted Christ because he did get baptized later. A jeszcze pozyskała męża. But she also got a husband. Także mają teraz dwoje dzieci. Now they've got two kids. Bóg ręką możną i wyciągniętym ramieniem przed moimi oczyma prowadził różnych ludzi. God with an open outstretched arm has guided and led many people. Mój ojciec, który palił bardzo dużo. My father who used to smoke a lot. Nic nie było w stanie po prostu żeby on przestał palić. Nothing was able to stop him from smoking. Ja często mówiłem, rzuć to, trujesz nas, rodzinę, pieniądze wydajesz. I often said to him, give it up, you're poisoning us, you're poisoning the family, you're wasting your money. Nigdy to nie było argumentem.
That was never an argument. Chociaż było to logiczne. Even though that was logical. Ale w momencie, kiedy zaczął czytać Słowo Boże. And at a moment where he began to read the Word of God. Od momentu jego chrztu nie wypalił nawet jednego papierosa. From the day he got baptized, he hasn't smoked a single cigarette. Można mówić, co się chce, prawda? You could say whatever you want. Ja wiem, że Duch Święty daje nam siłę do przezwyciężenia problemów i trudności, z którymi się borykamy. I know that the Holy Spirit gives us a strength to overcome problems that we are facing. A jeżeli oddamy mu swoje życie, to może nas kompletnie zmienić. And we give, when we give him our lives, he can completely change us. I zamiast przemawiać na sali sądowej, stoję teraz tutaj przed wami też. And instead of speaking in front of a court, I am talking in front of you. Widziałem Boga, który zmienił ludzi, którzy byli uzależnieni. I have seen God when he changed people who were addicted. Który zmieniał ludzi, którzy obawiali się, co inni ludzie powiedzą. When he changed people who were afraid to see what other people would say about them. Dał im siłę. He gave them strength. Widziałem ludzi, którzy najbliższych, którzy się dookoła mnie zmienili. I saw people who were closest, near to me, who had changed. Bóg jest żywym Bogiem, który żyje, funkcjonuje dookoła nas. Our God is a living God who lives, who functions all amongst us. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że jest niedaleko z nas, że niemalże możemy go dotknąć. In the book of Acts, it says that he is next to us. We can almost touch him. To nie jest Bóg, który żył 2000 lat temu, czy 5000 lat temu. This is not a God who lived 2000 or 5000 years ago. To jest Bóg, który żyje teraz w tym kościele. Koło ciebie. It is a God that lives now in this church next to you. Jeżeli go jeszcze nie dotknąłeś, może. And if you perhaps haven't touched him yet. Tylko tyle, co musisz zrobić, to może wyciągnąć swoją rękę, ponieważ on już jest blisko. All you need to do is stretch your hand out because he is near. Może ci ludzie, którzy do ciebie przychodzą, to są właśnie wysłannicy Boga. Perhaps those people who come to you are those are being sent by God. Może te pytania, które masz, z którymi się borykasz, może to jest właśnie to, co Bóg kieruje do ciebie teraz. Maybe the questions which you are struggling to answer are questions that God is directing to you. Chciałbym, żebyśmy teraz poprosili Boga o to, że może jeżeli się zmagamy z jakimiś problemami. I would like to ask God that perhaps if we are struggling with some problems. Albo może mamy jakieś pytania, które nas nurtują, może wiemy, że powinniśmy zrobić ten ostatni krok w kierunku Jego, żeby być bliżej Boga. Or if we've got questions with which we are struggling with, or we just need to take one more step to be right next to God. Albo może mamy jakieś wyzwania w życiu. Perhaps we've got some challenges in our life. Ja nie wiem, czy to jest praktyką tego kościoła, czy też nie. I don't know if it's a practice in this church or not. Ale ja wiem, że aktywna decyzja w życiu, nie patrząc na ludzi, nie patrząc na to, co się dookoła mnie dzieje, jest aktem tego, że chcemy zrobić coś ważnego. But I know an active decision in our lives, not looking, not noticing what other people are, whether they're looking or what they're saying, is something that we need to do. Dlatego chciałbym poprosić teraz te osoby, jeżeli macie jakiś problem, jakieś wyzwania. That's why I'd like to ask those people, if you've got a problem, if you've got a challenge. Jeżeli chcielibyście doświadczyć Boga osobiście w swoim życiu i może brakuje tego doświadczenia Boga. If you'd like to experience God personally. Jeżeli być może są jakieś wyzwania albo próby jakieś w życiu. Perhaps if you've got some challenges or other things in your life. Które chcielibyście po prostu zostawić Bogu. Which you'd love to give to God. Podejdźcie tutaj teraz. Może come tutaj. Here, come forward. Chciałbym oferować szczególną modlitwę w tej kwestii. I would like to offer a special prayer for. To jest teraz ten czas. This is time now. Panie i Boże, Our Lord and Father, stoimy teraz przed Tobą. We are standing before you now. Pełni pokory.
very humble, a jednocześnie niesamowicie wdzięczni, yet very grateful, za to, że jesteś żywym Bogiem, for that you are a living God, któremu możemy przedstawić nasze prośby, nasze modlitwy, nasze zmagania, to whom we can bring our problems, our struggles, our challenges. Panie Boże, Ty widzisz szczególnie tych ludzi tutaj, którzy przyszli i stanęli przed Tobą. Dear God, you see those people who have come up and stood before you. Ty doskonale wiesz, jak, z jakimi zmaganiami borykają się na co dzień. You know what struggles they are going through every day. Ty wiesz, jakie problemy oni teraz mają. You know what problems they have got now. Ty wiesz, co jest w sercu ich boryka i uciska. You know what is in their heart, what is pressing them. Są być może ludzie, którzy pragną być po prostu blisko Ciebie. There are perhaps people who want to be right next to you. A Ty jesteś tak blisko. And you are so close. Daj, aby ta żywy stosunek, żywy kontakt z Tobą mógł stać się ich. Allow that this live touch, live work with you will be part of them. Boże Święty. Dear God. Stoimy teraz wszyscy jako także jako Kościół przed Tobą. We are standing here as a congregation before you. W pokorze prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. Humbly we ask for your blessing and your guidance. Dziękujemy Ci za ten bliski kontakt, który możemy mieć z Tobą każdego dnia. We thank you for this close contact we can have with you every day. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo i Twoje prowadzenie, szczególnie dla tych tutaj ludzi, którzy są z przodu. We ask you for your blessing and your guidance, especially for those people who came up forward. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen.